Dzień dobry Państwu. Otwieram 30. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie i zapraszam do czynnego udziału w naszej bądź co bądź 30. jubileuszowej sesji Rady Powiatu. Obserwując inne rady, widzę, że jesteśmy bardzo pracowici i co najmniej 10 sesji jesteśmy do przodu w stosunku do innych rad powiatów czy miast. Bardzo serdecznie witam gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witam Mariusza Filipiuka, starostę bielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie starosto. Witam Janusza Skulimowskiego, wicestarostę bielskiego. Dzień dobry, witam wszystkich. Witamy, panie starosto. Witam członków zarządu. Witam Tadeusza Łazowskiego. Witam serdecznie. Witamy. Witam Mateusza Majewskiego. Dzień dobry państwu. Witamy. Witam Radosława Sebastianiuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wiceprzewodniczących Rady Tomasza Bylinę. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Witamy. Witam Daniela Dragana. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Wiem, że parę osób się z nami próbuje połączyć. Łączy się z nami sekretarz powiatu Sławomir Sosnowski, którego serdecznie witamy. Nie słychać na razie. Witam skarbnik powiatu, panią Elwirę Harewicz. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy pani dyrektor, pani skarbnik. Witamy panią Krystynę Beń, dyrektor zarządu dróg powiatowych. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wiem, że jest z nami pani Małgorzata Malczuk, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam panią Małgorzatę Ostrowską, dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam wszystkich kierowników, pracowników. Witam Radio Biper, które dzisiaj transmituje nasze obrady. Witam radcę prawnego i wszystkie osoby, które są zaangażowane w dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności oraz potwierdzenia, bo teraz zażądam od państwa potwierdzenia na kworum, czekam na koleżanki i kolegów radnych, którzy potwierdzą swój udział w sesji. Na tą chwilę z potwierdzenia jest 18 radnych, ale czekam jeszcze na formalne potwierdzenie. Brakuje, wiem, że jest z nami Czesława Caruk. Jestem. Ale nie potwierdzone jest. Ale nie wyświetlą mi się. Tak, Mariusz Filipiuk. Trzeba kliknąć w kworum w sesji. Po raz drugi już klikam, panie przewodniczący. I już jesteś, panie starosto. To za pierwszym razem nie załapał. Tak. Wiemy, że jest Andrzej Mironiuk, który nam się nie wyświetla. Tadeusz Łazowski, który nam się również nie wyświetla. Pani Caruk musi jeszcze raz spróbować kliknąć na kworum w sesji. Ale w ogóle nie wyświetla mi się taka opcja. Okej. Okay. Po lewej stronie w sesji tam start, dyskusja, głosowanie, komunikator i na samym dole kworum z taką łapką. Panie przewodniczący Andrzej Mironiuk z tej strony, mi się wyświetlił komunikat potwierdzający, że jestem zgłoszony. Tak. Jestem? Tak, już jesteś Andrzeju, wcześniej nie byłeś. Dziękuję. Proszę. Jeszcze nie widzę, kto. Pan Tadeusz Łazowski, musisz też się potwierdzić, Tadeusz, bo po prostu jesteś nieaktywny. Miałem potwierdzenie. Już teraz masz. Witamy. A Stefaniuk Paweł? Dlatego jest. No dobra, to jeszcze raz się. Dobrze. Wiem, że się próbuje z nami połączyć radny Czesław Pikacz, ale na niego poczekamy w trakcie sesji. Dołączy, bo jakieś jest trudniejsze łączenie. Panie Caruk, Czesławo, dalej Cię nie widzimy. No,
Nie widać mnie, ale może słychać. Słychać, tak, ale chciałbym, żeby to jeszcze formalnie było na forum, na sesji odhaczone. Nie, świetna się, że jestem. Nie mam tego potwierdzenia, tak, kworum, tego nie wyświetlił, więc jeszcze raz się zaloguję. Koleżanko radno, właśnie radno, jeszcze raz zaloguj się, spróbuj wylogować się, może się zresetuje system. Po 17 radnych mamy potwierdzonych. Wiem, że w sesji uczestniczy 18. Czekamy na 19. Chciałbym zapytać radną Czesławę Carów, czy resetuje, czy nas słyszy. Jak nie, to my tutaj potwierdzimy na podstawie wizji i głosu, bo przecież my mamy twoją obecność, koleżanko radna. Czy nas słyszysz? Ale chciałbym, żeby formalnie było kliknięte. Nie słyszy nas teraz. Dobrze, to czekamy, czekamy, bo koleżanka się łączy pewnie po raz wtóry.
na podstawie listy obecności w systemie e-sesja mamy potwierdzone, że w sesji uczestniczy 18 radnych. W związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania lub uwagi do porządku obrad, który Państwo radni otrzymaliście? Widzę, że do dyskusji zgłasza się starosta Mariusz Filipy, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, Panie Starosto. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu zarządu proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2020 rok i zastąpienie druku nr 222 drukiem nr 224. Jak również zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2020-2026 i zastąpienie druku nr 223 drukiem 225. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Starosto. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad. Tak, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki zarządu, zastąpienie druku 222 drukiem 224, proszę przycisnąć za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Brak głosu jeszcze Andrzejuka Tomasza, Byliny Tomasza i Łazowskiego Tadeusza. Jest już. Byliny jeszcze brakuje Tadeusza, Tomasza, przepraszam. Radny Tomku, czy nas słyszysz? Bylina, bo nie mam jego głosu, a wiem, że uczestniczy w sesji. Nie, witał się ze mną, słyszałem go i widziałem. Jestem, ale już coś chyba tam musiał na łączach się polecieć. Na łączach. Jaki twój głos jest? Jesteś za? Głos jest w porządku. Za, tak? Jest. Słucham? Jesteś za wprowadzeniem zmiany. Druku 200. Tak. No to my tutaj. Dobra. To my tutaj wprowadzimy. Paniale. Dobra. Czy nam się uda? Zobaczymy. Nie, nie uda się. Jest dobrze. Za. Tak. Radny Tomasz Bryna powiedział, że jest za. Za wynik. Dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania za zmianą druku 222 na druk 224 zgodnie z autopoprawką zarządu Rada postanowiła wprowadzić zmiany w dzisiejszym porządku obrad. Przechodzimy do przegłosowania drugiej poprawki, czyli autopoprawki zarządu zastąpienia druku 223 drukiem 225. Kto z Państwa radnych jest za zmianą? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brakuje nam jeszcze głosu Skodnia. Ale coś. Jest już, dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem zmiany zastąpienia druku 223 drukiem 225 autoprawką zarządu stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę. I chciałbym poinformować, że porządek obrad zasadniczo bez zmian, gdyż punkt 5 A bez zmiany, punkt 5 B druk nr 224, 5 C druk nr 225, pozostałe punkty bez zmian. Przejdziemy teraz do zatwierdzenia całego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Tym razem głosowanie przebiegło bardzo sprawnie. 18 głosów za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy, zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 29 sesji Rady Powiatu. Czy są pytania do protokołu? Nie widzę. W związku z brakiem pytań i jakichkolwiek uwag stwierdzam, że protokół 29 sesji został przez Radę przyjęty. Zamykam punkt czwarty. Otwieram punkt piąty. 5a. Zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 221? Proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 221 głosowało 18 radnych. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5b. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok zgodnie z drukiem 224. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Zgłasza się radny Daniel Draga, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja mam pytanie odnośnie przesunięć w dziale wydatków numer 851. Na wcześniejszej sesji, bodajże na poprzedniej, decydowaliśmy o zakupie nierefundowanego leku, który jest niezbędny do leczenia pacjentów chorych na koronawirusa w szpitalu powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim. Natomiast dzisiaj na połowę z tej kwoty musimy przeznaczyć na sprzęt, którego nie dostaliśmy z Agencji Rezerw Materiałowych. Ja sobie tutaj taką odnalazłem konferencję prasową pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w dniu 7 listopada mówił, że na stanie Agencji Restrukturyzacji Agencji Rezerw Materiałowych jest 3,5 tysiąca respiratorów oraz tysiące ton różnego innego sprzętu niezbędnego do walki z koronawirusem. Na Facebooku tego dnia pisał, że codziennie 30 tirów wypełnionych sprzętem rozjeżdża się po całej Polsce i rozdysponowuje ten sprzęt w szpitalach, które mają oddziały covidowe. I w związku z tym mam pytanie, w jaki sposób Agencja Rezerw Materiałowych tłumaczyła się z tego, że ten sprzęt nie został nam przyznany. Naprawdę, kiedy w Warszawie jest szpital na Stadionie Narodowym w pełni wyposażony, który nie pracuje na pełni swoich możliwości. My nie mamy możliwości dostania, otrzymania sprzętu, który by ratował życie i zdrowie naszych mieszkańców. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Agencja Rezerw Materiałowych tłumaczyła nam tą odmowę tego przyznania tego sprzętu. Dziękuję radnemu. Do głosu zgłasza się starosta Mariusz Filipiuk, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Czy kolega starosta nas słyszy? Nie słychać. Nie słychać. Panie starosto, nie słychać. Teraz słychać? Tak, teraz słychać. Potwierdzam. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie pana radnego Dragana.
Oczywiście, panie radny, o szczegóły to ewentualnie trzeba by pytać Agencję Rezerw Materiałowych. Ja odniosę się jakby do prośby pana dyrektora szpitala, który zwrócił się do nas z pismem, aby z tej kwoty, którą zabezpieczyliśmy jako Rada Powiatu na poprzedniej sesji, przeznaczyć kwotę 30 tysięcy złotych na zakup urządzenia do tlenoterapii, które jest wykorzystywane przy leczeniu pacjentów chorych na COVID i nie jest to respirator oczywiście. Czym pan dyrektor argumentował swoją prośbę? Mianowicie tym, że zgłosiło się bardzo wiele osób prywatnych, przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swoją pomoc i te pieniądze, które zostały przeznaczone przez przedsiębiorców, można właśnie wykorzystać i szpital wykorzystuje na lek ratujący życie. Wiem, że do piątku ten lek podany był już 8 osobom, czyli jak państwo słyszycie, nasze działania były bardzo pomocne i skuteczne, bo szpital już wykorzystuje ten lek do leczenia i ratowania naszych pacjentów. Mówię, nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj panu radnemu Draganowi, dlaczego agencja jakby nie przekazała tych urządzeń. Ewentualnie zwrócimy się jeszcze z kolejnym pismem, aby agencja wyraziła swój pogląd, z jakiego powodu to urządzenie nie może trafić do naszego szpitala. Ja dzisiaj proszę państwa radnych, aby przychylić się do prośby pana dyrektora i po prostu wyrazić zgodę na zakup tego urządzenia do tlenoterapii, bo tak jak poinformował pan dyrektor, i osoby prywatne, i firmy, jak również samorządy ościenne również przekazały środki, także szpital w zupełności zabezpieczony jest, jeżeli chodzi o kwestię zakupu tego leku, który nie jest refundowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Ad vocem zgłosił się Daniel Dragan. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie starosto, panie przewodniczący, bardzo, bardzo dziękuję właśnie za wyjaśnienie tej informacji. Oczywiście tak, tutaj nie ma co zwlekać, ponieważ jeżeli ten sprzęt jest potrzebny do ratowania na teraz, nie ma co zwlekać i musimy jak najszybciej zapewnić, żeby on trafił do tych najbardziej potrzebujących. Po prostu zdziwiło mnie to, że jeżeli mamy w Polsce rozdysponowany takie masy sprzętu, to co się z nim dzieje, że on nie trafia tutaj do nas, do powiatu, który tak naprawdę bardzo potrzebuje takiego wsparcia właśnie materialnego i sprzętowego do walki z koronawirusem. Jeżeli będzie możliwość przekazania takiego pisma, to będę bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję za udzielenie pełnej informacji. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłasza się radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie to jest ad vocem. Proponowałbym dzisiaj w zmianach budżetowych właśnie w tej uchwale będziemy zwiększać rezerwę budżetową do kwoty 243 403 zł 80 groszy. Więc proponuję, żeby nie zabierać 30 tysięcy na szpitala w Międzyrzecu kwoty, która jest przeznaczona na leki, tylko po prostu, żeby z tej naszej rezerwy budżetowej przeznaczyć 30 tysięcy, a może nawet 60 tysięcy na dwa takie urządzenia do tlenoterapii. I ponieważ mamy wolne środki, zwiększamy rezerwę, jest koniec roku, dlaczego z tej rezerwy nie przeznaczyć dla szpitala, to jest absolutny priorytet, pomoc szpitalowi i pacjentom covidowym. Więc proponuję, aby z rezerwy budżetowej przeznaczyć kwotę 30 tysięcy, a te pieniążki, które były przeznaczone na lek, niech one będą do dyspozycji dyrektora szpitala. Dziękuję. Dziękuję. No, chciałbym, żeby się wypowiedział pan starosta lub pani skarbnik w tej sprawie. Proszę bardzo, zgłasza się Mariusz Filipy, któremu udzielam głosu. Jesteś na wizji już i słyszymy. Pani starosto. Super. Proszę państwa, no bardzo dziękuję za ten głos radnemu Marianowi Tomkowiczowi. Tylko myślę, że proszę państwa, na ten moment jakby powinniśmy słuchać to, o co
co nas prosił pan dyrektor. Jeżeli pan dyrektor mówi, że te środki, które zebrał na ten moment w zupełności wystarczą, więc myślę, że w tym momencie nie ma takiej potrzeby. Jeżeli się okaże, że tych pacjentów będzie więcej i będzie potrzeba taka, to przecież my bardzo często, bo w takim czasie się spotykamy, to w każdej chwili będziemy w stanie po prostu i mieli taką możliwość, żeby przesunąć jeszcze te środki, bo oczywiście jeżeli szpital się zwróci do nas z prośbą, że brakuje się tego leku, no to my oczywiście staniemy na wysokości zadania i po prostu ten lek kupimy, ale w tym momencie nie było jakby innej prośby szpitala i myślę, że powinniśmy to zrobić tak, jak zostało to zaproponowane, ale bardzo proszę, jeżeli macie państwo inne zdanie, to możemy dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem zgłasza się Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Nie wiem, czy się nie pomyliłem, czy to jest ad vocem. Tak. W takim razie pytanie, czy mamy jakieś przeznaczenie dla tej rezerwy budżetowej, która będzie w dosyć wysokiej kwocie, bo to już jest koniec roku, 200, przypominam, 243 403 zł. Czy jakieś przeznaczenie pan z tego stawidzi? Skoro nie ma potrzeby dla szpitala, bo w tej, przed chwilą odniosłem wrażenie, że jest bardzo duża potrzeba, że brakuje sprzętu. No a jeśli nie ma takiej potrzeby, to to uznaję, to nie ma problemu. Czy jest jakieś inne przeznaczenie dla tej rezerwy budżetowej? Dziękuję. Dziękuję. Czy pan starosta chce się odnieść jeszcze do tego głosu? Proszę bardzo, udzielam głosu panu staroście. Nie słyszymy, pani kolego starosto. Widzimy, ale nie słyszymy. Dzisiaj, proszę państwa, tak. Wyjątkowo wyłącza mi się mikrofon. Nie wiem z jakiego powodu. To może znak, żebym za dużo dzisiaj nie mówił. Proszę państwa, drogi kolego Marianie, szpital ma i na pewno będzie miał jeszcze wiele, wiele potrzeb. Ja mówię o obecnej sytuacji. Personel zwrócił się do nas o zakup, o możliwość przesunięcia środków na jedno urządzenie i dlatego my z taką propozycją dzisiaj wychodzimy do państwa. Tak jak powiedziałem, jeżeli się okaże, że będą jakieś jeszcze potrzeby, będziemy na pewno państwa prosić o dokonanie stosownych przesunięć czy ewentualne zabezpieczenie środków. Co do kwestii rezerwy, to tutaj bardzo proszę panią skarbnik Elwirę Szarewicz o dokładne sprecyzowanie panu radnemu, jakie są plany co do rezerwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Do głosu zgłasza się radny Marek Kuściński, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, Wysoka Rado, przysłuchiwałem się tutaj tej dyskusji i tak troszeczkę się pogubiłem, nie wiem o co chodzi. Najpierw słyszałem głos naszego kolegi wiceprzewodniczącego, który stwierdził, że są problemy, że są trudności, że po prostu mamy za mało środków na finansowanie zadań realizowanych przez nasz szpital Międzyrzecki Podlaski w związku z COVID-em. I uważałem pierwotnie, że tak jest. Ale za chwilę usłyszałem wypowiedź pana starosty, który powiedział, że tych środków jest tyle, ile trzeba i możemy zmniejszyć o połowę. I zgodnie z zapewnieniem pana dyrektora szpitala, tych środków powinno wystarczyć. Ja osobiście wierzę panu staroście i wierzę panu dyrektorowi, bo oni swoją wypowiedź opierają na faktach, na dokumentach, na danych źródłowych. Natomiast no, dziwię się, po co pan przewodniczący, wiceprzewodniczący rady zabiera głos, nie sprawdziwszy, jaka jest sytuacja w rzeczywistości, tylko wywołuje sztuczne zamieszanie i stwarza jakąś tam sytuację, stwarza jakieś wrażenie, że jest jakaś tragedia, chociaż w świetle tego, co pan starosta i pan dyrektor zapewniają, wszystko jest pod kontrolą. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Ad vocem do wypowiedzi pewnie radnego zgłasza się wiceprzewodniczący Daniel Dragan, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie radny, ja tutaj żadnej tragedii nie wywoływałem. Tu ja doskonale sobie zdaję sprawę, że żeby zapewnić ciągłe funkcjonowanie szpitala, my możemy własne środki przeznaczyć. Natomiast jeżeli pan premier mówi, że jest
tyle tysięcy sztuk różnego rodzaju sprzętu, że on jest rozwożony codziennie po całej Polsce. Jeżeli mówi o tym na konferencji prasowych, to moim zadaniem jako radnego, jak podobnie każdego z nas, jest zrobić wszystko, żeby ten sprzęt nie poszedł tylko gdzieś tam do wielkich miast, ale także do takich małych miejscowości jak Mielski. Jeżeli jest możliwość pozyskania takiego sprzętu, to mamy wyraźną potrzebę, ponieważ mamy oddział covidowy w szpitalu w Międzyrzeczu Podlaskim, powinniśmy zrobić wszystko, żeby taki sprzęt do nas dotarł. Moją intencją było to, żeby dowiedzieć się, dlaczego Agencja Rezerw Materiałowych odmówiła nam przekazania tego sprzętu. Jeżeli jest możliwość pozyskania sprzętu z innych źródeł, to uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten sprzęt pozyskać, a dopiero później przekazywać środki z naszego budżetu, budżetu powiatu. To tyle. Dziękuję koledze radnemu. Ad vocem zgłasza się Marek Kościński, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. To taka krótka uwaga. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Szanowny panie wiceprzewodniczący, ma pan rację, wszystko się zgadza. Tylko, że po co pan zabiera cenny czas naszej Radzie Powiatowej, proszę kierować pytania do adresata. Przecież tym adresatem nie jest pan starosta, nie jest pan dyrektor, nie jest Rada Powiatu, tylko proszę kierować pytania tam, gdzie uzyska pan na nie odpowiedź. Natomiast u nas jest wszystko według zapowiedzi naszego pana starosty i pana dyrektora. Wszystko dobrze. Szkoda czasu na taki adresat. Dziękuję. Dziękuję. No jeszcze raz ad vocem Daniel Dragan, ja tą dyskusję zaraz panowie radni zakończę, bo już ile razy można i ad vocem. Wyjaśnijcie raz, przyjmijcie do wiadomości argumenty i szanujmy swój czas, jak powiedział kolega Marek Kościński. Proszę bardzo, Daniel Dragan. Panie radny, ja w uzasadnieniu dostałem wyraźną sugestię podczas właśnie przygotowanych tych materiałów na sesję, że dyrektor szpitala zwrócił się do Agencji Rezerw Materiałowych o ten sprzęt. I mam prawo jako radny zapytać się, dlaczego ten sprzęt nie został przyznany. Uważam, że to jest właśnie najlepsze forum, żeby taką odpowiedź na to pytanie uzyskać. Pewnie gdybyśmy rozmawiali w normalnym trybie, gdzie zawsze pan dyrektor przychodzi na sesję, pewnie tą odpowiedź uzyskalibyśmy od razu. A ja jako radny mam prawo zapytać się, dlaczego taka sytuacja miała miejsce, dlaczego ten sprzęt nie został przekazany. To tyle, tylko wyłącznie tyle. Dziękuję. Do głosu zgłasza się Janusz Skulimowski, wicestarosta, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Janusz Skulimowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym chciał tylko jedną rzecz poprosić. Pan wiceprzewodniczący Dragan naprawdę używa argumentów, które są spoza jak gdyby tylko merytoryki. Próbuje wywoływać jakieś emocje, próbuje czegoś dotykać, co naprawdę nie jest przedmiotem naszej dyskusji. Gdy pan zaczyna mówić o tak zwanym szpitalu narodowym, gdzie podobno jest tyle wolnego wszystkiego. Tak, są wolne miejsca, ale tylko dla chorych na COVID. Tam nie leczy się ze chorobami współistnie istniejącymi. Druga sprawa, pan dyrektor złożył wniosek do Agencji Rezerw Materiałowych. Tylko niech pan sprawdzi kiedy. I wtedy będziemy mogli rozmawiać, czy otrzymał, nie otrzymał, czy otrzyma. A cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nasz szpital, którzy chcą złożyć swoje wsparcie finansowe, żeby można było korzystać z tego dobrego leku, przez najlepsze za te środki. Dziękuję i prosiłbym bardzo, aby nie jątrzyć, a naprawdę tylko i wyłącznie merytorycznie podchodzić do zagadnienia. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosi skarbnik powiatu pani Elwira Harewicz. Proszę bardzo, pani skarbnik, udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, faktycznie uchwała skonstruowana została w oparciu o wniosek samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pan dyrektor zwrócił się do nas z taką prośbą, a nie inną, dlatego przesuwamy ten plan wydatków dotacji podmiotowej na dotację celową. Nic nie stoi na przeszkodzie natomiast, aby w tym roku z tej rezerwy ogólnej przeznaczyć jeszcze jakieś środki na szpital, ale
jest jeszcze sesja 28 grudnia, więc sądzę, że jeszcze byłby na to czas. Natomiast co do rezerwy ogólnej w kwocie 255 tysięcy, nie ma w tej chwili kuratoria do tej rezerwy. Rezerwa ta zbilansuje nam niewykonane dochody ewentualne. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. O głos ad vocem Daniel Dragan, proszę bardzo. Panie wiceostarosto, ja nie wiem dlaczego zadawanie pytań, które dotyczą właśnie sytuacji w powiecie Gwiazdy, uważa pan za jątrzenie. Celowo właśnie zadałem to pytanie, ponieważ chciałem się dopytać tego wszystkiego szczegółowych informacji, o których pan powiedział, kiedy pytanie zostało wysłane, nie było zawarte w uzasadnieniu, więc dlatego zadaję to pytanie. Jako radny wykonujący swój mandat mam prawo takie pytania zadawać. I to nie jest żadne jątrzenie, tylko dbanie o interesy mieszkańców powiatu Pelskiego. Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 224? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na głos członka zarządu Tadeusza Łazowskiego. Już. Pani Czesława się nie połączyła, czy jest? Tak. I Czesława Caruk, również nie mamy twojego głosu, koleżanko radna. Kolega Tadeusz już się połączył, dał głos za. Caruk, Czesława, czy nas słyszy? Ma wyłączony mikrofon. Koleżanka Czesława ma wyłączony mikrofon. Koleżanko radna, kolega podpowiada Marian Tomkowicz, że wyłączony mikrofon jest u ciebie, więc może wystarczy na dzicy mi włączyć mikrofon. Tak, mam włączone. I trzeba przycisnąć teraz w głosowaniu. Tylko u mnie nie pojawia się właśnie to głosowanie. I nie ma. Ale trzeba w głosowanie kliknąć. W to szare pole, takie największe głosowanie, kliknąć. Aha, okej. Okay. I pojawia się za. Jest, dziękuję. O, widzę, że się rozumiemy na łączach. Informuję Wysoką Radę, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5c. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk numer 225. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 225? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na kodeń jeszcze. Radny Tomasz Andrzejuk, czy nas słyszy? Radny Tomasz Andrzejuk, czy nas słyszy? Dziękuję, jest głos. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Zamykam punkt piąty, otwieram punkt szósty. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Stwierdzam, że sprawozdanie zarządu w okresie pomiędzy sesjami zostało przyjęte. Zamykam punkt szósty, otwieram punkt siódmy. Sprawy bieżące. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Odpowiedź dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na pytania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Daniela Dragana zadane podczas 28 sesji Rady Powiatu w dniu 16 listopada 2020 roku. Wpłynęła również skarga mieszkańca powiatu na działalność dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Wpłynęło również pismo starosty Bialskiego skierowane do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia wyjaśnień w przedmiocie rozstrzygnięcia drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pismo zawiera prośbę o ponowną weryfikację sposobu i zasadności przyznanego wsparcia w przedmiotowym naborze oraz wpłynęła petycja w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku. I tyle z oficjalnych pism, które wpłynęły do Biura Obsługi Rady. W dyskusji zgłasza się radny Arkadiusz Maksymin, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo. Radny Arkadiusz Maksymiuk, nie słyszymy Ciebie w ogóle. Już jestem słyszany. Tak, tak, teraz słyszymy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym się króciutko odnieść do takiej kwestii, której nie udało się ani w bieżącym roku, ani w latach poprzednich wprowadzić do budżetu. Ja mam tu na myśli most w Perkowicach, który jest naprawdę w stanie, który wymaga szybkiej interwencji. Dlatego też uczulam jak gdyby Państwa radnych, zarząd i zwracam się w imieniu mieszkańców z prośbą, abyśmy w tym budżecie dołożyli starań co do zmiany konstrukcji tego mostu, bo on po prostu na dzień dzisiejszy już spełnił swoje zadanie i zaczyna być zagrożeniem. To sygnał od mieszkańców i prośba o to, aby w nadchodzącym budżecie mieć to na uwadze. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. O głos prosi radna Czesława Caru, której udzielam głosu. Słuchamy koleżankę radną. Nie słyszymy na razie. Może mikrofon trzeba włączyć na Dzicymit. Dobrze, na razie zakończę głos dyskusji koleżanki Czesławy. Jak się z nami połączy, drugi raz się zgłosi, udzielaj. W tej chwili głos dyskusji chce zabrać radny Daniel Dragan, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam takie właśnie dwie sprawy. Jedna dosyć szybka i prosta, dotycząca piątkowego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, ponieważ mowa o niej już była podczas posiedzenia w zeszły piątek. Rozmawialiśmy wtedy o trybie. Na zaproszeniu dostaliśmy, że komisja będzie wyłącznie w trybie stacjonarnym. Czy byłaby możliwość zorganizowania je albo w trybie zdalnym, albo w trybie mieszanym, ponieważ ma dotyczyć sytuacji w szpitalu powiatowym. Prawdopodobnie będą przedstawiciele
szpitala powiatowego i uważam, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej takie jest trochę niebezpieczne właśnie odbywanie tego typu właśnie posiedzeń w wersji tradycyjnej, a tym bardziej być może właśnie zastosowanie trybu zdalnego by pomogło większej ilości radnych także spoza komisji uczestniczyć w tych ważnych obradach dotyczących sytuacji w szpitalu powiatowym. Jeżeli byłaby taka możliwość, sam nie ukrywam, że byłbym bardzo zainteresowany tym, żeby zrobić to w formie na przykład mieszanej, ponieważ miałbym trudność z dotarciem na posiedzenie komisji, a chciałbym bardzo uczestniczyć w jej obradach. Natomiast druga sprawa dotyczy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego rozstrzygnięcie pierwszego naboru mieliśmy w zeszłym tygodniu. I muszę Państwu powiedzieć, że widziałem setki różnych działań grantowych, różnych konkursów realizowanych zarówno na poziomie lokalnym, rządowym, międzynarodowym, ale także z pieniędzy prywatnych. Muszę powiedzieć, że trudno znaleźć konkurs, który byłby opierany, którego rozstrzygnięcie opierane byłoby na tak wszystkich nietransparentnych kryteriach. Tak naprawdę my jako samorządowcy przetarg na chodnik w gminie musimy realizować na podstawie bardzo ściśle sprecyzowanych wytycznych. I nie zdziwiła sytuacja, w której największy powiat w województwie, a trzeci największy powiat w kraju, nie otrzymuje żadnych pieniędzy, mimo że zgłosiliśmy bardzo ważne projekty dotyczące wsparcia oddziału covidowego w szpitalu w Międzyrzecu, szpitala w Międzyrzecu, gdzie tak naprawdę walczymy o zdrowie i życie mieszkańców powiatu lubelskiego w czasie epidemii. I na te projekty nie dostaliśmy pieniędzy, a inne samorządy dostały, czy to na nowe parki, na nowe skwery, na sadzenie zieleni. Uważam, że w ten sposób zostaliśmy trochę pokrzywdzeni. Nasi mieszkańcy płacą podatki tak, jak wszyscy mieszkańcy samorządu, które te pieniądze otrzymały, mają prawo do sprawiedliwego traktowania. Bardzo cieszę się, że pan starosta bardzo szybko zareagował i zwrócił się do pana premiera z prośbą o wyjaśnienie kryteriów, jakimi kierowała się komisja rządowa przy przyznawaniu tych środków, a także dlaczego pominięty został przy rozdziale tych środków powiat bialski. Natomiast musimy sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli nie otrzymamy precyzyjnej informacji, powinniśmy zrobić wszystko, żeby dążyć do unieważnienia konkursu i przeprowadzenia go w sprawiedliwej i transparentnej formie. To są pieniądze publiczne, do których nasi mieszkańcy mają pełne prawo i musimy zrobić wszystko, żeby o te środki walczyć i zrobić wszystko, żeby projekty, które zgłosiliśmy, miały szansę na otrzymanie dofinansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tak na prędce i od razu chciałem tylko powiedzieć koledze radnemu, że o sposobie zwołania komisji decyduje przewodniczący komisji, w tym wypadku kolega radny Tomasz Andrejuk. O ile wiem, po konsultacji wcześniejszej z panią radczynią naszą, nie ma takiego systemu jak czy sesja mieszana, czy komisja mieszana, jest albo zdalna, albo tradycyjna. Zdalna umożliwia przybycie na posiedzenie komisji i części osób, a część zdalnej. To tylko zależy od przewodniczącego. Natomiast jeżeli jest sesja tradycyjna, zwołana, nie ma możliwości łączenia się i dołączania na zasadzie zdalnej. Także tutaj cała sprawa organizacji zależy od pana przewodniczącego komisji i proszę z nim te sprawy ustalać. Jeżeli jest inaczej, to jest z nami dzisiaj radca prawny mecenas Jarosław Łataś i jeżeli jakieś są pytania, to proszę do pana mecenasa, to pewnie nam od razu odpowie. Czy pan radca chciałby nam odpowiedzieć? Zrozumiałem, że pytanie polega na tym, czy istnieje możliwość... Dzień dobry panie, przepraszam. Dziękuję za to.
czy istnieje możliwość odbywania posiedzenia komisji w trybie mieszanym, to znaczy częściowo zdalnie, a częściowo przy fizycznej obecności. Takiej możliwości nasze przepisy wewnętrzne, w sensie projektowe, nie przewidują. Natomiast potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący, czyli mówiła moja koleżanka pani Magdalena Spajdosz, w zakresie możliwości odbywania posiedzenia tak komisji, jak i sesji w trybie zdalnym, w sytuacji, gdy część osób, część radnych będzie fizycznie obecna w jednym miejscu. Wówczas ta sesja ma charakter zdalny, aczkolwiek odbywa się przy fizycznym udziale części radnych bezpośrednio będących w jednym miejscu. Ale ona ma charakter sesji zdalnej. Czyli oni są razem, komunikują się również poza siecią, ale głosują poprzez sieć. Tak to trzeba było wyjaśnić. Jeżeli to jest wystarczające, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to bardzo proszę takie dodatkowe pytania. Dziękuję, tak. I potwierdzam, dziękuję, że pan mecenas potwierdza nasze zdanie. Jak pan przewodniczący komisji zwoła, natomiast tradycyjną, nie będzie możliwości łączenia się zdalnym. Po prostu taki charakter, takie są przepisy i tego się trzeba trzymać. Więc proszę się kontaktować z przewodniczącym komisji. Natomiast jeszcze koledzy wiceprzewodniczącemu, ja myślę, że pismo starosty bielskiego Mariusza Filipiuka do pana Mateusza Morawieckiego wyczerpuje wszystkie znamiona naszego bólu, naszej skargi, naszego niezadowolenia z powodu pominięcia powiatu bielskiego w drugim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Myślę, powiat bialski to powiat, który naprawdę bardzo ambitny i który wiele projektów z tego już funduszu zrealizował. Dziwi nas to. I pismo pana starosty, które mam, pewnie koledzy, koleżanki radni też otrzymaliście. Tutaj wszystko jest już wyjaśnione i pytania są jasne. Kto się przychyli do, kto zadecyduje o powtórnym naborze, to już nie nasza sprawa. Także myślę, że odpowiedź kolega radny Daniel Dragan ma w piśmie starosty Mariusza Filipiuka z dnia 11 grudnia 2020 roku. Proszę, do głosu zgłasza się wicestarosta Janusz Kulimowski, któremu udzielam głosu. Mikrofon. Panie starosto, nie słyszymy. Już. Tak, słyszymy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. No i znowuż troska, która brzmi w głosie pana radnego, jest taką troską, która radnego, mam na myśli Dragana, która jest jak gdyby taka podszyta pewną, moim zdaniem, górą. Mogę się mylić, jeśli jest to nieprawdziwe, to mogę powiedzieć, że przepraszam. Ale dlaczego? Bo to pismo, które było już wcześniej, poznaliśmy się z tym pismem wszyscy, jest naprawdę wyrazem naszej troski, naszego wspólnego zainteresowania, dlaczego akurat zostaliśmy w tym rozdaniu jak gdyby pominięci. Jest kwestią, czy poprzednia nabór, ta kwota, którą otrzymaliśmy, ponad 7 milionów, ma wpływ na to, że ci, co otrzymali wtedy dużo, otrzymają teraz trochę mniej lub wcale. Tego nie wiemy. Dlatego też te pytania, które pan i to prośba, którą pan starosta sformułował, są bardzo zasadne i my też wszyscy oczekujemy na informacje zwrotne. Chcielibyśmy oczywiście, żeby te nasze projekty były docenione i być może nowy nabór, być może będzie jeszcze jeden, być może zdarzy się coś, co nas wszystkich mile zaskoczy, ale nie można, panie radny Dragan, oczekiwać tylko i wyłącznie, że my chcemy i nam się należy. Ja myślę, że rządowy program dotyczy wszystkich powiatów, wszystkich samorządów i wszystkie samorządy na pewno otrzymały wsparcie i otrzymują te wsparcie. Nie ma Polski rządowej, Polski samorządowej, jest jedna Polska i my wszyscy musimy wspólnie wspierać się, rząd ma wspierać nas, a my mamy wspierać działania rządowe. I tego również od nas oczekują nasi mieszkańcy, nasi wyborcy.
I my jako powiat z tego zadania się wywiązujemy, a rząd, myślę, że ponad 7 milionów do naszego samorządu to była jedna z wyższych kwot w naszym województwie. Dziękuję. Dziękuję panie starosto i dziękuję za bardzo ważny i bardzo zgodny z panem starostą Mariuszem Filipikiem głosem, który dobrze, że brzmi razem i wspólnie, tym większa siła i mamy nadzieję większa skuteczność tego pisma i tych wątpliwości, którymi dzieli się z nami, ale i w trosce o wszystkie inwestycje na terenie powiatu bielskiego starosta Mariusz Filipiuk. Ad vocem zgłasza się Daniel Dragan. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie wicestarosto, nie, tutaj nie ma żadnej obłudy, nie ma tutaj niczego innego, to jest po prostu tylko zwykła troska. Ja bardzo merytorycznie podszedłem do tego zagadnienia, przeanalizowałem sobie zarówno sytuację z pierwszego naboru i teraz z ogłoszonego kolejnego, drugiego naboru konkursowego. Te pieniądze, o których pan mówił, 7 miliony, które dostaliśmy wcześniej, one były przydzielane z algorytmu. Był wyznaczony jasny algorytm, który przyczynił poszczególnym powiatom określone środki. I w tym rozdaniu my dostaliśmy bardzo podobne pieniądze jak na przykład powiat biłgorajski, ponieważ to zależało od spadku dochodów, liczby mieszkańców i kilku jeszcze innych czynników. Natomiast w tym rozdaniu powiat biłgorajski dostał 19 milionów, a my dostaliśmy 0. Powiat biłgorajski, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, jest bardzo trudnym powiatem. Jeżeli by chodzi o sytuację gospodarczą, nawet możemy powiedzieć, że jest powiatem silniejszym, ponieważ na jego terenie jest duże miasto Biłgoraj, które ma bardzo duże dochody, ma bardzo dużo firm działających na ich terenie i dzięki czemu jego sytuacja gospodarcza jest dużo lepsza. Mówienie o tym, że będzie drugi nabór, nie zwalnia nas z tego, żeby troszczyć się i dopytywać się, jak były dzielone pieniądze w pierwszym naborze. Przypominam, to są pieniądze publiczne. Jeżeli samorządowiec, który też dysponuje pieniędzmi publicznymi, albo każdy inny urzędnik, ogłosi dwa przetargi. W pierwszym przetargu wygra w niejasnej sytuacji jego znajomy. A drugi przetarg, już ten mniejszy, zostanie ogłoszony w zgodzie ze wszystkimi regułami prawa zamówień publicznych, to tego urzędnika nikt nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej i pchnięcia do dyscypliny finansów publicznych. My wydając pieniądze publiczne nie możemy tłumaczyć się, że jeden konkurs został rozstrzygnięty z naszym pominięciem, ale siedźmy cicho, bo może dostaniemy pieniądze w drugim. Jeżeli dostaniemy informacji, jakimi kryteriami, czy była jakaś lista rankingowa, jak na przykład nieraz składaliśmy pieniądze o fundusze europejskie, na przykład z Regionalnego Programu Operacyjnego, zawsze dostajemy bardzo jasne i czytelne kryterium, kto jest w którym miejscu na liście rankingowej. Dostajemy informacje, jak poszczególne rzeczy oceniali poszczególni oceniający. I wtedy możemy się konkretnie odnieść. Tutaj po prostu dostaliśmy informacje. Duże, bogate powiaty często dostawały po kilkanaście milionów, natomiast my nie dostaliśmy żadnych pieniędzy. Dlatego tutaj te pytanie było skierowane tylko i wyłącznie troski i uważam, że o te pieniądze powinniśmy dalej jako powiat bielski walczyć. Dziękuję. Dziękuję. Do głosu zgłasza się radna Czesława Caruk i mam nadzieję, że wreszcie się połączymy. Udzielam głosu koleżance radnej. Nie słyszymy. Ani nie widzimy oczywiście. Może podpowiemy, jak się łączyć. Paluszkiem po ekranie do góry pojawi się menu mikrofon. Trzeba po ekranie paluszkiem przejechać, czy słabo, i pojawi się mikrofon, nacisnąć, bo włączony mikrofon. Ja przepraszam, że się włączył. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać i widać teraz. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja się chciałam oczywiście zapytać w sprawie pieniążków, bo jak widzę, pieniądze rozpalają duże emocje. Więc ja się chciałam zapytać,
do pani, pytanie skierować do pani dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, pani Barbary Kotlińskiej-Kozy, a moje pytanie dotyczy subwencji oświatowej, która planowana była w kwocie 25 tysięcy złotych, a otrzymana 23 tysięcy. Czy otrzymała pani Wydział Spraw Społecznych odpowiedź od ministra oświaty i nauki w tej sprawie? I można tutaj po prostu dowiedzieć się, jak wyglądają te chwili ta sprawa subwencji oświatowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest z nami pani dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Barbara Koczybińska-Koza? Tak, tak, jestem. Pani dyrektor, proszę. Dzień dobry, witam. Witamy. Szanowna Rado, Szanowny Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, ja chciałabym przypomnieć, że tu chodzi o subwencję dotyczącą kwoty na ten rok. Pismo otrzymaliśmy z ministerstwa i została udzielona odpowiedź, dlaczego przeznaczona została taka, a nie inna kwota. No rzecz w tym, tak szczerze mówiąc, zawinił tutaj po prostu system. I w grę wchodziła liczba uczniów, mieszkańców właściwie internatu. Niestety w dwóch szkołach, w Janowie i w Międzyrzecu w Ekonomiku, zostały, no nie wiem, zdublowane po prostu ilości uczniów mieszkających w internatach i stało się tak, jak się stało. No nie możemy odpowiedzieć też, dlaczego wzięte były jako kwota początkowa, wstępna 6 października, wtedy kiedy konkretną kwotę i taką kwotę ostateczną bierze się datę 30 września. Także no tutaj taka była odpowiedź, tak się stało, więc taka jest sytuacja po prostu. Dziękujemy pani dyrektor. Niestety zawinił system informatyczny tutaj. A dlaczego tak się stało, to na to nie potrafię odpowiedzieć. Okej, dziękujemy. Dziękuję. Do głosu zgłasza się wicestarosta Janusz Kulimowski, któremu udzielę głosu. Proszę bardzo. Nie słyszymy pana starosty. Już. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, pani dyrektor. Ja powinienem na ten temat coś więcej wiedzieć, a ze względu na to, że jestem teraz poza urzędem, więc pozwoli pani, że dopytam. To znaczy zawinił system. System ministerstwa, system powiatowy, czy system w poszczególnych placówkach. Bo to jest dość moim zdaniem istotna informacja, którą chciałbym uzyskać. To jest tak, że chciałbym wiedzieć, jakie pani kroki podjęła, czy pisała pani, prosiła pani o wyjaśnienie dyrektorów, jakie te wyjaśnienia ewentualnie były. Dziękuję. Dziękuję panu wicestaroście. Do głosu zgłasza się starosta Mariusz Lipi, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Nie słyszymy. Przepraszam, coś się z mikrofonem dzieje. Szanowni państwo, panie przewodniczący, ja myślę, że to pytanie, które w tym momencie było zadane przez wicestarostę Janusza, należy je pozostawić do odpowiedzi w późniejszym terminie, bo tak jak tutaj wicestarosta zauważył, że jest teraz poza urzędem i ja na pewno zechcę te sprawy dogłębnie umówić, bo to tutaj Janusz, ty powinieneś na ten temat dużo odpowiedzi skierować też do mnie, bo bezpośrednio jakby nadzorujesz zadania oświatowe i na pewno jak tylko wrócisz już do pracy po swojej przerwie, to musimy tutaj łącznie z panią dyrektor Barbarą usiąść, trójkę przy stole
i te sprawy po prostu wyjaśnić i ustalić, kto w tym przedmiocie zawinił, czy to system powiatowy, czy system ministerialny, ale uważam, że w pierwszej kolejności te sprawy powinny zostać omówione przy stole, a nie zadawanie takich pytań, bo to ja powinienem to pytanie skierować no, w twoją stronę. Ale w związku z tym, że ciebie nie ma, ja jestem zwolennikiem, że po twoim powrocie usiądziemy i przedyskutujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście, ad vocem wicestarosta Janusz Kulinowski. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, oczywiście ja nie uchylam się od odpowiedzialności i ja bym chciał też te sprawy poznać ze szczegółami, z tego względu, że z tego co ja rozumiem, ta odpowiedź wpłynęła, nie wiem kiedy dokładnie, więc chciałbym, te wszystkie sprawy są istotne i ważne. Dobrze panie starosto, z wielką przyjemnością usiądziemy do tej sprawy, poprosimy czy zdalnie, czy w jakikolwiek inny sposób dyrektorów, żeby mieli okazję też się w tej sprawie wypowiedzieć. Poprosimy panią dyrektor z tym pismem, które wpłynęło i kiedy i wtedy będziemy rzeczywiście dyskutować na ten temat. A pamiętam tą sytuację i dlatego ją podniosłem, dziękując jednocześnie pani radnej za czujność, z tego względu, że pamiętam wtedy były, że nas gdzieś tam ktoś tam czegoś nie dał, ktoś tam coś tu zabrał. Dlatego też chciałbym, żeby takich nieporozumień nie było. Jeśli będziemy mieli okazję w najbliższym czasie, to na pewno do jednej sprawy wrócimy. Dziękuję panie starosto, dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję. Więcej głosów w punkcie 7 nie widzę. Szanowni Państwo, jest to nasza ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia, chociaż nie ostatnia w tym roku, a więc pozwólcie, że złożę wam życzenia. Na dzisiejszej sesji nie ma tradycyjnego opłatka, tak jak co roku dzielimy się tym opłatkiem, składamy sobie życzenia bardziej osobiście, czy ewentualnie do wszystkich. Więc pozwólcie, że ja z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożę wam, wszystkim państwu radnym, członkom zarządu, panu staroście, panu wicestaroście, pracownikom, starosta, dyrektorom, kierownikom, pracownikom jednostek podległych oraz wszystkim mieszkańcom powiatu, a także naszym przyjaciołom obserwującym dzisiejsze obrady serdeczne życzenia. W tych trudnych czasach życzę państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju, wzajemnej życzliwości i bezpieczeństwa przy świątecznym stole. Niech nowo narodzony obdarzy państwa wszelkimi łaskami i potrzebnym dobrem. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy wzajemnie. Dziękujemy. Dziękuję wzajemnie. Dziękujemy wzajemnie. Do głosu zgłasza się w tym punkcie jeszcze Mariusz Filipiuk, starosta. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado. Ja chciałem tylko przyłączyć się do tych pięknych życzeń, które pan przewodniczący skierował w państwa stronę i chciałem podziękować, chociaż myślę, że takie głębsze podziękowania to będą już na ostatniej naszej sesji w tym roku. Ale drodzy państwo, przyjmijcie najlepsze życzenia na te nadchodzące święta. Przede wszystkim dużo spokoju, dużo zdrowia, miłej, rodzinnej atmosfery dla wszystkich państwa radnych, dla waszych rodzin. Oczywiście kieruję również najlepsze życzenia do pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i dziękuję im za ten rok, trudny rok, bardzo ciężkiej i wytężonej pracy. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję pani starosto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8, zamykam 30. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział, za bardzo aktywny udział i do zobaczenia 28 grudnia, zapewne o godzinie 12. Do widzenia. Do całych świat. Do widzenia.